dzień. Dziś rozśpiewamy świat, bo dziś festiwal ten muszelki wigie trwa. Festiwalowy dzień, muszelek wigie trwa. Tańczy pogodny dzień. Witam Państwa bardzo serdecznie na koncercie galowym pod tytułem Młodzi w Suwałkach 22. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca Muszelki Wigier 2022. Witam wspaniałą publiczność zgromadzoną w Suwalskim Ośrodku Kultury. Witam wszystkich widzów TVP Polonia na całym świecie, a także widzów telewizji regionalnej TVP3 Białystok. Już za chwilę na tej scenie wystąpi Aleksandra Kilianek. Aleksandra ma 16 lat, pochodzi z Szydłowca, uczęszcza do drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Skarżysku Kamiennej. Jest absolwentką szkoły muzycznej pierwszego stopnia w klasie gitary klasycznej. Ostatnio w Suwałkach Aleksandra zdobyła brązową muszelkę, następnie drugie miejsce na Festiwalu Młodych Gwiazd Piosenki w Jędrzejowie oraz pierwsze miejsce na 22. edycji Sceny dla Ciebie w Centrum Kultury Zameczek w Kielcach. Trenerem wokalnym Aleksandry w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku Kamiennej jest Michał Bojczuk. Aleksandra zaśpiewa piosenkę pod tytułem Polska Madonna. Słowa Agnieszka Osiecka, muzyka Andrzej Sikorowski. Madonno, Polska Madonno, Panno z dzieckiem mów, jak ty sobie radzisz nocą wśród złych snów. Madonno, Polska Madonno, skąd masz pieniądze na czynsz? Czy cię nie przeraża pająk albo Polski obie, damy ci mój.
sen ci daruje szminkę francuską, piersi okryje szkarłatną bluzką. Sen ci daruje nadzieję płonną, Polska Madonno, Polska Madonno. Już teraz zaśpiewa dla Państwa Zuzanna Dudek. Zuzanna ma 16 lat, chodzi do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Zuzanna była uczestniczką 4. edycji The Voice Kids w drużynie Dawida Kwiatkowskiego. Jest wielokrotną laureatką Grand Prix na festiwalu Łapaczy Talentów, Festiwalu Piosenek Jana Wojdaka, Festiwalu Asteriada i na Muszelkach Wigier. Zuzanna jest członkinią tercetu Nowe. Umiejętności wokalne szlifuje pod okiem Tomka Krupy w Trele Morele Punkt Kultury w Warszawie. Zaśpiewa dla Państwa piosenkę Dziwny jest ten świat. Słowa i muzyka Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Czasem aż wstyd przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija, tak jak nożem. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie, nie, nie. Nadszedł już czas, najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie. Teraz wystąpi dla Państwa Julia Markowska. Julia ma 13 lat
i pochodzi z Suwałk. Jest uczennicą 7 klasy szkoły podstawowej. Największą jej pasją jest śpiew, który trenuje od najmłodszych lat. Obecnie Julia rozwija swój talent wokalny pod okiem Piotra Markowskiego w Vocal Studio w Warszawie. Jest laureatką wielu międzynarodowych i ogólnopolskich festiwali. Ostatnim jej sukcesem wokalnym jest pierwsze miejsce oraz nominacja do Grand Prix Juniors na Międzynarodowym Festiwalu Music Talent League 2022 w Wilnie. A piosenka? To Śpiewam i gram. Słowa Adam Kreczmar, muzyka Jerzy Konrad. Każdy z nas ma taki kąt na serca dnie, gdzie ukryta muzyczka śpi. Skąd wzięła się ta muzyczka, ta dziś nie wie nikt. Śpiewam i gram dzień po dniu, ja znów w życie gram. Cieszę się każdym dniem, biorę proszek na sen. O, rano budzę się i mam dobry, mam znów dzień. A mam ta, i co mi da? Śpiewam dzień po dniu, znów w życie gram. Kocham rytm, lubię ruch, wszystko biorę na słuch. O, a każdy dźwięk, co drga, to ja szczęśliwa. Wokalny Świetlik Starszych to najbardziej doświadczona reprezentacja wokalistów ze studia piosenki Świetlik działającego w Suwalskim Ośrodku Kultury. Zespół z powodzeniem bierze udział w koncertach i konkursach regionalnych. Do sukcesów zespołu należy zaliczyć Złote Muszelki Wigier 2018 i 2019, Grand Prix podczas Festiwalu Piosenki i Tańca Tetritolia 2018
w Batumi w Gruzji oraz pierwsze miejsce na regionalnym konkursie piosenki współczesnej w Dąbrowie Białostockiej w 2018 roku. Świetlik zaśpiewa dla Państwa Piechotą do lata. Słowa Beata Kozidrak, muzyka Jarosław Kozidrak. Za chwilę na tej scenie stanie Norbert Kuświk. Norbert jest uczniem szkoły muzycznej drugiego stopnia w Zduńskiej Woli w klasie saksofonu. Jego instruktorem wokalnym jest Tomasz Marciniak. Do jego najnowszych osiągnięć należą m.in. pierwsze miejsce na Międzynarodowym Festiwalu The Song we Włoszech, pierwsze miejsce na Międzynarodowym Festiwalu World Art Games w Hiszpanii oraz pierwsze miejsce w konkursie Wielkopolski Bels 2022 w Ostrowie Wielkopolskim. Zaśpiewa dla Państwa piosenkę pod tytułem Dworzec. Słowa Jan Wołek, muzyka Jacek Mikuła. Drogę Boże, spójrz przez mgły, to jest dworzec. Tutaj się śpi, tu ospale płyną dni. A ty małe, to są my. Są goślawcy twoi, ludzka pleś. Człek sam się boi, w lustro wleź. I niech nie trują nam tych wzdłuż. Rzeź nasują na swój wzór. A pociąg tu, albo tam, Zurych, Rzym, Amsterdam. Po co pak się brzeź? Państwo jedzie, no to cześć, to bardzo dobry Boże. Spójrz przez mnie,
to jest dworzec, tutaj się śpi, tu ospa płyną dni. A te małe to są my, starzy odchodzą nowi, już ubram jak światowid, wciąż w dumie trwał, z całej siły chce się żyć. Cztery przody, cztery tyły, jest co bić, a pociąg tu albo tam, Zurych, Rzym, Amsterdam. Po co pak brzeć? Państwo jedzie, no no to cześć. Balet beta, powiem żart, dobra meta to wielki fakt. Poczytam rozkład sprzed dwóch lat. Wiosna z prawej, wiosna w środku świat. Popatrz na swe zera, zabierz co masz brać. Lecz dworca nie zabiera i dworzec to nasza mać. Tu sypie Litwa, Łotwa, Białoruś, Kutwa, Sitwa i jeszcze coś. I ze spokojem dzielą hal. Żadnych wojen, żadnych granic, żaden żal. O dobry Boże, to jest dworzec, tutaj się śpi, tu ospale płyną dni. A ty mały to są my. O, dobry Boże, to jest dworzec, tutaj się śpi, tu ospale płyną dni. A ty mały, to co my? Już teraz zaśpiewa dla Państwa Agata Włodarczyk. Agata reprezentuje Społeczne Ognisko Muzyczne imienia Aleksandra Kulikowskiego w Warszawie. Od 6 lat uczy się śpiewu estradowego pod opieką Wandy i Krzysztofa Heringów. Jest laureatką 15. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu imienia Jonasza Kofty Moja Wolność. Zaśpiewa piosenkę pod tytułem Zakochani są wśród nas. Słowa Janusz Konratowicz, muzyka Jerzy Matuszkiewicz. Ścieżki, które wiodą ich nieznane. Znają tylko kilka słów, kilka marzeń ze swych snów. Romantyczni, zagubieni między nami. Pośród spadających gwiazd, on i ona pierwszy raz. Zapatrzeni tylko w siebie, zakochani. Jeszcze szczęścia swego ukryć nie umieją. Romantyczni, nie dzisiejsi i nie modni. Zakochani kilka dni, zakochani tak jak my, ale szczęścia się możemy uczyć od nich. Romantyczni, zagubieni między nami. Pośród spadających gwiazd, on i ona pierwszy raz. Zapatrzeni tylko w siebie, zakochani.
romantyczni, nie dzisiejsi i nie modni. Zakochani kilka dni, zakochani tak jak my, ale szczęścia się możemy uczyć od nich. Szczęścia się możemy uczyć właśnie. Już teraz dla Państwa zaśpiewają Wiktoria Piorun i Michał Bojczuk. Michał Bojczuk jest studentem Wydziału Edukacji Muzycznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 15 lat uczy się wokalu w Domu Kultury Zameczek w Kielcach pod okiem Andrzeja Wolskiego. Wiktoria Piorun jest licealistką w Garwolinie i jednocześnie absolwentką szkoły muzycznej pierwszego stopnia w klasie saksofonu. Trenerem wokalnym Wiktorii są Aurelia Luśnia i Tadeusz Seibert. Oboje, Wiktoria i Michał, mają wiele osiągnięć ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, między innymi w Czechach, Estonii, Rumunii i Portugalii. Zaśpiewają dla Państwa piosenkę pod tytułem Może za jakiś czas. Słowa Andrzej Sobczak, muzyka Zbigniew Górny. Nie mogę tylko w życiu brać, a chociaż już pęknięty dzban sklejony może stać. Nie chciałem żyć wśród twoich ścian, choć miałem tu nie tylko kąt. Zrywałeś się ze snu jak ptak, by nagle odejść stąd. Za jakiś czas zastukasz do moich drzwi, może zagubisz się w tej zarzu nocy i dni. Z dłoni dłoń wymknęła się, gdy nam zabrakło słów. Czas zastukasz do moich drzwi, może zagubisz się w tej zarzu nocy i dni. Może za jakiś czas zastukasz do moich drzwi, może zagubisz się w tej zarzu nocy. Już teraz zaśpiewa dla Państwa Emilia Pilińska. Emilia jest uczennicą 7 klasy szkoły podstawowej w
świeciu. Swoją przygodę ze śpiewem rozpoczęła w wieku 6 lat. Jest laureatką wielu konkursów na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Między innymi zdobyła pierwsze miejsce na Festiwalu Młodych Gwiazd Piosenki w Jędrzejowie i drugie miejsce w międzynarodowym konkursie Digitalenty w Świdnicy. Uwielbia grać na gitarze oraz, uwaga, mówić prozę w języku regionalnym, czyli kociewskim. Zaśpiewa dla Państwa piosenka Ale Jestem. Słowa Magda Czapińska, muzyka Tomasz Lewandowski. Oczy otwieram, staje się świat. Nade mną niebo, przede mną sad. Jabłek zielonych, zapach i smak. I wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz. Trzeba żyć. Wśród traw, ale jestem, jestem iskrą i wiatru powiewem, smugą światła, co biegnie do gwiazd. Jestem chwilą, która prześcignąć chce czas. Ale jestem, ucha nadstawiam, słucham jak gra muzyka we mnie, w muzyce ja. Nim wielka cisza pochłonie mnie, pragnę wyśpiewać, wyśpiewać, że trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas. Pięknie żyć w zachwycie, życie zdarza się raz. Jestem gwiazdą, ziarenkiem w klepsydrze, zabłąkaną łódeczką wśród traw, kroplą deszczu, trzciną myślącą wśród traw. Drogą życie jest snem, a co będzie potem, nie wiem i wiem. O nic nie pytaj, dowiesz się, gdy skończy się droga, życie i sny. Jestem gwiazdą, ziarenkiem w klepsydrze, zabłąkaną łódeczką wśród traw, kroplą deszczu, trzciną myślącą wśród traw. Jestem chwilą, która prześcignąć chce czas. Ale jestem. Już teraz usłyszą Państwo Letycję Łyszczarz. Letycja ma 13 lat, mieszka w Goście-Radowie. Jej trenerem wokalnym jest Sylwia Piotrowska ze szkoły G-Sound Studio Muzyki Rozrywkowej i Jazzu w Lublinie. Od roku jest członkiem Ogólnopolskiej Akademii Śpiewu Rozrywkowego Solo Tutti. Rok temu zdobyła brązową muszelkę Wigier, a ostatnio zdobyła pierwsze miejsce szafirowy plusk wiernej na 9. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Europejskiej Canto Cantare 2021. Zaśpiewa dla Państwa piosenkę pod tytułem Chyba na pewno. Słowa Mieczysław Szcześniak, muzyka Mirosław Stępiak. Ludzie mówią mi, wszystko przemija. Jeśli zdarzy się miłość, czas ją zabija. Ale nie ma takiej siły, która przekona mnie, że nas
chociaż nie wierzysz w to, co los za plecami ma. I nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu, nie, nie, nie. Przecież tego chcesz i ja tego chcę. Chyba nie wierzysz w to, co los za plecami ma. I nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu. Tego chcesz i ja tego chcę. Ludzie mówią mi, szkoda zachodu. To nie uda się, bo nie ma powodu. Nie będę słuchać ich narzekań. Ważne, co czuję i że pragnę. Chyba nie wierzysz w to, co los za plecami ma. I nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu, nie, nie, nie. Przecież tego chcesz i ja tego chcę. Chociaż nie wierzysz w to, co los za plecami ma. I nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu. Tego chcesz i ja tego chcę. Bez słów i bez lat, bez tego, co daje świat. Sama zdobędę szczęście swe, nie licząc lat. I nie wierzysz, że to chyba na Teraz na tej scenie wystąpi Mikołaj Gajowy. Mikołaj jest uczniem klasy ósmej i wkrótce opuści mury szkoły podstawowej nr 1 w Łukowie. Mając 10 lat został najmłodszym aktorem w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Początkowo grał rolę Wojtka w Pilotach, a potem Mugligiego w Księdze Dżungli. Brał udział w The Voice Kids oraz w Szansie na sukces. Jego pasją jest również dubbingowanie bajek i filmów animowanych. Trenerem wokalnym Mikołaja jest Anna Pudełek. Zaśpiewa dla Państwa piosenkę pod tytułem Jeszcze w zielone gramy. Słowa Wojciech Młynarski, muzyka Jerzy Matuszkiewicz. Szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy. Jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną. Jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy. Jeszcze wzrok nam się pali i jeszcze się nam pokłonią ci, co w palce wygrażali. My
możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie. Długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w sercach kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok tam się pali i jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która przepaść wie, jeszcze nie. Długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie skrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. Myśli sobie i tak, co nieraz już trudno. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz powtórzył. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam dospiera. Gramy w nim swoje role, na tu szczyty bez suflera. W najpóźniejszych sztukach gramy, lecz ten, co się skończy źle, jeszcze nie. Długo nie. Stanie szczególny gość festiwalu, Oleksandra Knysz. Oleksandra ma 16 lat i jest obecnie uczennicą drugiej klasy 17 liceum imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie. W marcu tego roku opuściła atakowane przez Rosję ukraińskie miasto Zaporoże i wraz z mamą, babcią i siostrą przyjechała do Warszawy. Wcześniej Oleksandra została finalistką dwóch ukraińskich festiwali piosenki: Sanremo Junior w Kijowie i Czerwona Ruta w Czerniowcach. 1 kwietnia Oleksandra wzięła udział w festiwalu piosenki obcojęzycznej Jose Song w Warszawie i właśnie tam wypatrzył Oleksandrę juror warszawskiego festiwalu Aleksander Pałac i zaprosił artystkę na dzisiejszy koncert. Oleksandra zaśpiewa dla Państwa ukraińską piosenkę o tytule Wsy było tak. Wsy
Oh,